Hej kochani, z tej strony Szet i dzisiaj przychodzę do was z unboxingiem. W sumie nie pamiętam, kiedy ostatnio był unboxing, ale nazbierało mi się trochę paczek, więc sobie je razem dzisiaj odpakujemy i są to wszystkie paczki dostane, które dostałam od wydawnictw w ramach współpracy. I pierwsza paczka, jak widzę, jest od wydawnictwa poznańskiego, więc patrzymy. Koty, co tam? I mamy tutaj książkę z gadżetem dodatkowym. Książkę Króliczek Mony Ałat i jestem bardzo jej ciekawa. Generalnie wydawało mi się, że to jest coś totalnie nie dla mnie i w ogóle razi mnie ta różowa układka jakoś tak nie w moim stylu, biorąc pod uwagę, że nawet mam do sobie dzisiaj koszulkę z Venomem, ale jakoś mega mnie ten tytuł, po prostu właściwie opis zainteresował i mimo, że z początku wydawało mi się, że to nie jest coś dla mnie, to stwierdziłam, że spróbujemy, bo może się okaże, że akurat. I mamy tutaj dodatkowo w tym pryspaku naklejki, też różowe. Synu, tobie nakleimy na czoło zaraz. Co? Bo ty już tu jesteś, kombinujesz. Chodź, króliczku. Tu jest najpiękniejszy króliczek świata. Chcesz z mamą rozpakować następną paczkę? Chcesz? Człowiek, zaprzestań swoich poczynań. Piękna łapka, ale nie będziemy całować. Będziemy? Ale chodź, no odpakujemy razem coś. Patrz, odpakujemy taką małą paczkę. To jest... Dobra, nie odpakujemy razem. Tu jest przesyłka od wydawnictwa Znak. Ja się domyślam tak naprawdę, co tutaj jest. Ale będzie znowu syf. Tutaj obstawiam, że jest... Tak, dokładnie to. To jest powieść graficzna Fangirl, bo wyszło wznowienie Fangirl i ta Fangirl też gdzieś tutaj powinna być, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Tak, tu mam Fangirl, tak myślę, bo to też od wydawnictwa Znak, więc zobaczymy. Ja nie przepadam generalnie za powieściami graficznymi, ale fajnie, że coś takiego powstało do Fangirl, mimo że Fangirl już ma czasy świetności za sobą troszeczkę. Nie pamiętam, kiedy pojawiło się pierwsze wydanie tak naprawdę tej książki. Ale pamiętam, że w sumie dobrze się przyjęła. No i mamy właśnie teraz prespak z Fangirl ze wznowieniem. I w prespaku mamy kartkę. Mamy zakładki z Epic Page'a. Znam te zakładki, no ciężko, żeby nie, skoro jakby jestem związana z Epic Page'em od lat. Ale tą zakładkę bardzo lubię, słuchajcie. To jest zakładka, która ma reading list na sobie, jakby nadrukowaną i możecie sobie wpisywać tytuł i możecie sobie od razu wpisywać gwiazdki, na ile oceniacie daną książkę. No i oczywiście moje kochane zakładki magnetyczne, tutaj kawusia, więc super. No i mamy wznowienie Fangirl. Kurczę, nie pamiętam, kiedy ta książka się pojawiła tak naprawdę. O, i ma być kolejna powieść graficzna, więc wiecie, to tak naprawdę początek czegoś większego. Więc generalnie to jest taki must read dla wszystkich właśnie takich, no typowych fangirl. A myślę, że większość dziewczyn jest typowymi fangirl, jak czytamy książki. Jakoś to tak się kończy. Myślę, co otworzyć sobie jako następne. A, otworzymy to. Skoro tak wzięłam, to otworzymy. To jest, jak dobrze kojarzę, od wydawnictwa Czarna Owca. Książka mi się zawsze te paczki niektóre otwiera. Ale to dobrze, bo są ładnie poklejone. Zresztą jedna przyszła do mnie tak niezbyt w dobrym stanie, ale na szczęście z książkami się nic nie stało. Natomiast jak ja wiem, jak czasami kurierzy te książki, te paczki właściwie, tak, rzucają. Słuchajcie, ostatnio szłam do paczkomatu odebrać paczkę i stało właśnie auto paczkomatów i gościu tam te paczki wyjęte z paczkomatu skanował i pakował do samochodu, czyli skan, jep, skan, po prostu, która dalej poleci, nie? Konkurs. Ciężko się to wyciąga. O Boże, ale się jaram. W głowie mordercy, czyli znowu jakieś takie opracowanie na faktach, prawdziwe historie ludzi z zaburzeniami psychicznymi, morderców, psychopatów, no coś, co ja totalnie uwielbiam i mam wrażenie, że nie tylko ja, biorąc pod uwagę, ile tego typu książek pojawia się na rynku. Teraz na przykład się pojawiła ta, gdzieś widziałam od wydawnictwa Feria kolejne zapowiedzi, od wydawnictwa Filia ma wyjść Anatomia Zła, więc z ludźmi jest coś nie halo, bo jarają nas psychopaci, ale cóż zrobić, takie życie. Następna paczka jest, obstawiam, od wydawnictwa, znaczy jest od wydawnictwa Muza, bo widzę jakby tasiemkę, natomiast tam jest zapowiedź od jakby ich imprintu, czyli od U&A,
która wygląda przepięknie, naprawdę. O Jezu, jak kalejdoskop trochę. Revel i tutaj też nie byłam przekonana, czy to będzie coś dla mnie, ale też mnie opis zaintrygował i w ogóle ta okładka jest przepiękna. Ja w ogóle uwielbiam kalejdoskop, jak byłam dzieckiem, to dostałam od mamy i to mi się tak kojarzy z kalejdoskopem, ten taki, wiecie, taka długa tuwa, w środku kryształki i tam się zawsze takie ładne wzory układały, więc mega się jaram. No i też mamy kartkę dodatkową. Lecimy dalej. Zostało mi, no, trochę paczek. O, tu jest właśnie paczka, która do mnie przyszła w kiepskim stanie trochę. Ale najważniejsze, że z książkami się nic nie stało, a są tutaj trzy fajne książki. Synuś, ale zostaw to. Trzy fajne książki, no dobra, to idzie jakby do wywalenia. Pierwsza książka to jest Apteka domowa. Ja jestem totalnym freakiem, jeżeli chodzi o ziołolecznictwo i naturalne metody leczenia. Jakby nie neguję oczywiście medycyny konwencjonalnej i tak dalej, ale uważam, że medycyna niekonwencjonalna może nas bardzo wspomóc w leczeniu, czy tam jakaś suplementacja. I ja na przykład mam organizm bardzo podatny na ziołolecznictwo i tak dalej, więc mega się tym jaram, bo uwielbiam taką tematykę. I wiem, że moja mama też będzie chciała to przeczytać i mi to gdzieś tam podkradnie, jak to zobaczy. No i mamy jeszcze coś równie ciekawego, rośliny uzależniające, czyli o wszelkich różnych, boże, jak to jest ładnie w ogóle wydane, roślinach, które mają tam jakieś, wiecie, substancje, które mogą w nas w jakiś sposób uzależniać i o tym, jakie one mają na nas wpływ. Tutaj na przykład widzicie, widzę o kokainie, jest o kawie, boże, będzie herbata, jest kakao nawet. No jest herbata, no ciężko, żeby nie. Herbata też uzależnia. Ja doskonale o tym wiem, bo ja jestem uzależniona od picia herbaty. Jak dziennie nie wypiję herbaty, to jest mi źle na umyśle. Jest, boże, nawet yerba mate tutaj jest, tytoń jest. Ale książka jest, słuchajcie, naprawdę przepięknie wydana. Nie wiem, czy będziecie w stanie to dostrzec. W ogóle ma taki piękny papier. No jest cudowna, naprawdę. Zresztą czytanie, ta apteka domowa jest taka, wiecie, że tak powiem, czysty tekst. Natomiast ta roślina uzależniająca jest wydana przepięknie. Bardzo mi się podoba. No i mamy jeszcze książeczkę ABC Alchemii, to wszystko jest od wydawnictwa Bellona. Tutaj no też mamy raczej czysty tekst i widzę kilka grafik, ale myślę, że będzie interesująca treść, ja lubię takie tematy. Łobuzyko cię! Tak? To jesteście kozaki, ale do filmu się nie pokażecie. Tu mamy jeszcze jedną paczkę, stawiam od wydawnictwa Czarna Owca. Macie, taśmą się pobawcie. O, patrzcie, nie da się otworzyć. Myślałam, że jak odetrę, weźmy to. O, dobra. Otwarliśmy. Tu są dwie książki, słuchajcie. Och, i piękne. I kolejna książka, która mnie... Synek, przykleiłeś się do taśmy. Dłosiu. Pierwsza książka to jest książka od Tudor, Spojrzenie w mrok. Bardzo lubię książki tej autorki, naprawdę super mi się je czyta. Ta, widzę, jest dosyć cieniutka, ale jakby nie robi mi to różnicy, bo najważniejsza jest treść, piękna okładka, ale do tej pory jej książki naprawdę bardzo mi się podobały. No i kolejna książka o mordercach, tym razem Kanibale, sylwetki morderców od Christophera Berego D. Ale w ogóle taka, żebym w ogóle... Nie wiedziałam, że to do końca jego. Ja mam wszystkie książki z Czarnej Owcy, które wydali, natomiast jakby ta troszeczkę się różni pod względem szaty graficznej. Ale ona jest, widzę, współtworzona z kimś, więc może dlatego zostaw tą taśmę. Nie wolno jeść taśmy. Koty nie jedzą taśmy. Koty mogą się co najwyżej bawić kulką z taśmy. No. I słuchajcie, mamy ostatnią paczkę. To jest paczka od wydawnictwa Rebis. Totalnie uwielbiam. Jedno z moich ulubionych wydawnictw książkowych tak naprawdę. I tutaj są trzy piękne książki z mojej ukochanej oczywiście serii Wehikuł Czasu. I Boże Święty, to jest tak cudowne. I mamy tutaj po kolei Bill Bohater Galaktyki, Biada Babilonowi i Odyseja Kosmiczna 3001, więc już finał Odysei Kosmicznej przed nami. I Boże Święty, ja tak kocham serię Wehikuł Czasu, jeżeli jeszcze nie znacie, a wydaje mi się, że to wręcz niemożliwe, biorąc pod uwagę, ile tytułów w tej serii się już pokazało, to koniecznie powinniście to zmienić. To są klasyki science fiction, które po prostu są ponadczasowe. Naprawdę, to kocham science fiction i właśnie tutaj w tych książkach, że one są ponadczasowe, są przepięknie wydawane, cudownie to wygląda na półce i mega się jaram, że wydawnictwo Rebis kontynuuje wydawanie książek w tym cyklu. Więc
mam zapas książek do czytania na najbliższy czas, biorąc pod uwagę, iż ostatnio jeszcze byłam na targach książki i jeszcze kilka innych książek do mnie przyszło w ramach współpracy z księgarnią Selkar. I znowu mam uzupełniony koszyczek na Empiku, mimo że ostatnio kupiłam 16 książek, to nigdy się z tego nie odrobię, ale o tym już doskonale wiemy. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.